Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy. I witam w tym gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto, dzisiaj mam wiadomości na 18 września 2020 roku. Mamy piąteczek, piątunio, zobaczymy czy na weekend będzie dużo tych wiadomości, to było wrócimy w sobotę rano jeszcze, a niedzielę sobie zrobię wolną, jak ostatnio. Nie masz tak dużo tych wiadomości na weekend, najczęściej tutaj widzę jest poniedziałek, piątek jest młyn, no może nie do końca w każdy dzień. A jeżeli chodzi o weekend, ja sobie niedzielę odpuszczę i spróbuję zdążyć do Majka na kryptowalutową niedzielę z Majkiem o godzinie 20. żeby tam chociaż raz po raz porozmawiać sobie z kryptonarodem i nie tylko, bo czasami pojawiają się też inne osoby. Jeżeli chodzi o Kongeko, ale do tego za chwileczkę przyjdziemy, najpierw sprawdźmy sobie pewną historię, był miliarderem, rozdał wszystkie pieniądze. Hmm? To trzeba mieć jaja, co. Chuck F. Fanny wpadł na genialny pomysł. Założył firmę i w ciągu kilkunastu lat stał się miliarderem. Nigdy nie wiedział, że to wtedy było jego największym marzeniem. Stało się oddanie wszystkich pieniędzy. Zajęło mu to 40 lat. No i widzimy, że właśnie z kolegą z wojska wpadł na tak genialny pomysł. Jaki to był pomysł? Sklepy bezsłowe. Grupa DFS w ciągu kilkunastu lat rozwinęła swój biznes na całym świecie. A jej właściciele stali się miliarderami. O tym, jak majętny jest Chuck F. Fanny, mało kto wiedział. Mężczyzna od zawsze mieszkał w wynajętym mieszkaniu w San Francisco. Nigdy też nie pokusił się na ekskluzywne dodatki i ubiór. Od lat nosi ten sam zegarek, który kupił za 10 dolarów. Można powiedzieć Casio, tak? Zobaczcie. Chuck F. Fanny miał dwa priorytety, czyli swoje dzieci i działalność charytatywna. W tajemnicy przed bliskimi założył fundację Atlantic Filantropii. Dzisiaj suma przekazana przez Feniego na cele charytatywne wynosi około 8 miliardów dolarów. Czyli widzicie, 14 września mężczyzna oficjalnie spełnił swoje marzenie i oddał cały swój dorobek potrzebującym. I tym zwiewnym krokiem po tak fajnej, ciekawej wiadomości. I na pewno ta osoba to jest jedna z niewielu na tym świecie, która będzie miała kredyt zaufania nie tylko na tym świecie, ale też na tym drugim. Przejdźmy może do Coingecko. Zobaczmy Bitcoina. Czy w końcu mamy te 11 tysięcy dolarów? No chyba nie do końca. Na razie jest 10, jeszcze raz 10 10,926, czyli próbujemy się tam dostać. Zobaczymy, czy faktycznie nam to się uda. Jeżeli chodzi o ostatnie 24 godziny, Uniswap 100% w górę. Hm? Można, można, już jest 3,5 funta. NEO 16 lub 15,3, czyli Uniswap i idzie tutaj w górę, wolumen, zobaczcie, 1,5 miliarda dolarów w ostatnie 24 godziny, a kapitalizacja rynkowa 227 milionów, nie jest źle. Projekty, które sobie gorzej poradziły, Yuma minus 7,5%, Ocean Protocol minus 7,1% i Sushi 6,3%. Coindesk, przenieśmy się na Binance, a bardziej wspierany przez serwis Binance Travala.com wkracza na chiński, szybko odzyskujący się rynek Turystyczny. Internetowe Biuro Podróży wspierane przez Binance uruchomiło stronę internetową w języku chińskim, uruchomiło regionalny zespół obsługi klienta i rozpoczęło w czwartek marketing skierowany do podróżnych w tym kraju. Jest tutaj też możliwość płatności WeChatem, także to też będzie już niedługo wprowadzone. Kontekst zastanawia się, czy alt season pomału się już nie kończy. Dlaczego? Bo dominacja bitcoina wzrosła ostatnio. Zobaczmy do Jakich poziomów tutaj dowiemy się? Widzimy, jak ta dominacja malała przez cały sierpień. Tutaj nie ma nic nowego, jeżeli chodzi o to, co tutaj się wydarzyło. Potem cały czas ta dominacja spadała aż do 59%. Ale widzimy, że mamy podwójne dno. Może to oznaczać, że po wejściu do 61% dominacja Bitcoina nadal będzie się poprawiała. Czy to oznacza, że mamy koniec? Sezonu na altcoiny, w odpowiedzi na to pytanie może pomóc historian. Dlaczego? Bo historyczne wyniki Bitcoin w czwartym kwartale były różne. W ciągu dwóch z ostatnich czterech lat BTC odnotowało znaczną korektę pod koniec roku, czyli tutaj mamy właśnie te korekty, ale jeszcze dodają jedną informację: że BTC zwykle rośnie 15 miesięcy po halvingu. O Wydaje się, że te 15 miesięcy jeszcze nie jesteśmy w tym roku, dlatego czwarty kwartał może być delikatnie powolny. Ogólnie oczekiwane analityków jest takie, że pierwsze kwartały 2021 roku przyniosą lepsze wyniki dla Bitcoina. Kolejna wiadomość jest taka, że Coinbase, zwykły Coinbase tym razem, dodaje 3 dni po wylistowaniu Wi-Fi na swojej wersji Pro. Czyli widzimy 3 dni później. Zobaczmy, czy to pomoże znowuż, cenie WiFi. Zobaczymy czy ten efekt powtórnego Coinbase'a jest w tym momencie możliwy. Sprawdźmy sobie na szybko, no nie do końca, nie do końca. Jeżeli chodzi o tą informację chyba, że jeszcze nie wszyscy to zobaczyli. To się niedawno pojawiło tak naprawdę, także zobaczymy w kolejnym dniu czy yen finance jest w stanie wyjść. Z delikatną pompą, ze względu na wiadomości o tym, że zwykły Coinbase dodaje, a nie Coinbase Pro. O Wilku mowa, a Wilk tuż tuż, Coinbase Pro nie będzie już płacić opłat transakcyjnych Ethereum. Czyli giełda podaje jako powód zmiany rosnące wykorzystanie sieci. Czytaj cenę za transakcję. Rosnące opłaty za gaz w Ethereum, jeśli nie zostaną wkrótce rozwiązane, grożą migracją DeFi do innych sieci. Chodzi tutaj tylko o te, które wychodzą poza Coinbase, tak? Bo jeżeli transferujemy sobie pomiędzy portfelami Coinbase, one są nadal bezpłatne. No ale kto blokuje w tym momencie tą sieć, że takie kosmiczne są wypłaty? No, w 2017 pod koniec roku było to CryptoKitties. W sierpniu, w ubiegłym miesiącu, były to projekty DeFi. A w ostatnich 24 godzinach blokuje nam się tutaj Uniswap. I sprawdźmy, w ostatnich 30 dniach. Transakcje albo opłaty za transakcje na Ethereum były w granicach 12,7 miliona dolarów. Departament Skarbu USA nałożył na dwóch obywateli Rosji sankcje, czyli zamrozili walutę na 16,8 miliona dolarów. Co najpierw im się tutaj wydarzyło, tym chłopakom z Rosji. A więc założyli wiele stron internetowych domen w przeciągu 2017 i 2018 roku. Użytkownicy, którzy nieświadomie wprowadzili swoje dane, zostali oszukani, czyli podszywali się pod różne autentyczne giełdy kryptowalut w Stanach Zjednoczonych. No, i tutaj pierwsza sprawa to zarobić te pieniądze, Drugie, druga sprawa to jest wyprać te pieniądze, tak? I tutaj jest pokazane dokładnie, w jaki sposób chcieli to zrobić, czyli chwili stosował różne taktyki, w tym przesuwane waluty na wielu kontach, zakładanie kont wymiany, czyli przesuwanie na różne giełdy, zmienianie walut, manipulowanie rynkiem poprzez wymuszanie wzrostu cen, poprzez duże zakupy i potem sprzedawał je z natychmiastowym zyskiem. Gdy pieniądze stały się trudniejsze do wyśledzenia, nie mówimy o bardzo trudnych, bo w końcu i tak wpadł. Carasavini na poważnie rozpoczął proces prania pieniędzy. Niespodziewanie Carasavini przelał środki na konto pod własnym nazwiskiem. Próbował ukryć źródło funduszy poprzez transfery pośredniczącej, swap cross. Blockchaina. Organy ścigania w końcu go dogoniły, wyśledzili fundusze do ich źródła i tajne służby Stanów Zjednoczonych następnie zamroziły aktywa Karasawili. Mężczyźni, oczywiście, nie mieszkają w Stanach Zjednoczonych, ale widzimy, że to doprowadza do jednej pozytywnej rzeczy: Blockchain pomaga w takich sprawach. Dlatego tutaj jeszcze mamy informację o Monero. Że no, Revenue Service zaoferował nagrodę w wysokości 625 tysięcy dolarów. No ale z jednej strony po co, jeżeli i tak na końcu trzeba wyjść do dolara lub danej waluty. Także widzimy, że w tym wypadku popełnili błąd, bo na swoje nazwisko w końcu chciał gdzieś tutaj wypłacić. A te fundusze już od dawna były śledzone. Kolejna firma, która wprowadza kartę obsługującą, czyli Mastercard, tym razem nie Visa. Wirex ogłasza wielowalutową kartę kryptograficzną, czyli chodzi oczywiście o 19 kryptowalut. Oficjalna data premiery nie została jeszcze ogłoszona, czyli dopóty, albo dopóki ktoś mi ostatnio poprawił, tak? Dobra, zapamiętałem, jest tutaj na dole, pod monitorem. Dopóki nie będzie daty oficjalnej, ja wszystkie informacje traktuję jak, bo no można powiedzieć, wiecie będzie to będzie nie będzie to tego nie będzie ale kolejna firma jakie nagrody będą wynosić 2% w internecie w sklepie a do 6% nagród na rodzinnym saldzie Wirex Token klientów rocznie czyli widzimy że podobnie jak do Binance też tutaj wychodzą jeżeli już ta karta będzie w ręku u kogoś wtedy powiem faktycznie jest ale na pewno daje to wiele adopcji w Europie również w Stanach Zjednoczonych i na całym kraju. Usługa Wirex w tym momencie umożliwia użytkownikom w 130 krajach wydawanie kryptowalut i walut fiducjarnych za pomocą istniejącej dedykowanej karty Visa i aplikacji mobilnej. I jeżeli pojawicie się na przykład w programie Milionerzy i ktoś wam zada pytanie: jaka była pierwsza karta fizyczna kryptograficzna na świecie? To wtedy odpowiecie: karta Coinbase. Która została wydana na rynku Stanów Zjednoczonych i obsługiwała sieci płatnicze Visa i Mastercard. Firma technologiczna stojąca za Cardano, czytamy na Daily Hotel, ogłasza utworzenie funduszu publicznego, który ma pomóc w przeniesieniu decentralizacji platformy do następnego etapu, czyli na samym początku do, dodają 250 tysięcy dolarów. Będzie to oczywiście przeznaczone na realizację swoich projektów od pomysłów marketingowych. I też, który ma na celu zachęcenie programistów do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji dla łańcucha blokowego Cardano. Czyli widzimy, że gdzieś tam ten problem fundamentalny, można powiedzieć, w tym wypadku finansowania jest, ale można też spojrzeć na te kryptowaluty, które mają jeszcze wiele kapitału w sobie i mogą ten program albo te fundacje tworzyć. I to są te. Kryptowaluty, które mogą sobie poradzić z różnymi zawirowaniami na tym rynku, bo mają jeszcze mocny kapitał. You today, Tether wkracza do bankomatów. Pewnie zastanawiacie się w jakim kraju. A więc Południowa Korea. 13 600 bankomatów po partnerstwie z Mecon Cash. Czytamy właśnie w tym artykule. Paulo Ardonio ogłosił, że. Tether właśnie podpisał taką umowę, no i USDT to pierwszy stablecoin, który Mekon Cash uruchomi w swojej sieci. Czytamy w artykule na blogu Tether, przypominając czytelnikom, że ta platforma zajmuje się płatnościami kryptograficznymi, nagrodami, a nawet usługami mobilnymi. Po zintegrowaniu USDT z ekosystemem właśnie tego podmiotu, umożliwi to lokalnym użytkownikom wykorzystanie Tethera do płacenia za towary i usługi prezentowane. Przez sprzedawców online. Coindesk reklamuje też książkę nową Matthew Lezinga, reportera Bloomberg News Out of Theater. Czyli to jest ta historia, w tym wypadku Haku DAO, który wydarzył się na Ethereum. A kiedy się wydarzył? W czerwcu 2016 roku. Nieznany do tej pory napastnik zaczął wyprowadzać fundusze z pierwszej zdecentralizowanej. Autonomicznej organizacji Ethereum, czyli DAO, oprogramowania działającego jak korporacja. Kilka tygodni wcześniej DAO ruszyło po sprzedaży zbiorowej na 150 milionów dolarów. No i to jest książka o tym, jak właśnie Ethereum się rozdzielił i wyszło Ethereum Classic. Więc pewnie te osoby, które wierzą w Ethereum bardzo mocno, powinny sięgnąć po tą książkę. Crypto Ninjas Icon jest kolejnym projektem, który wchodzi w DeFi i też będzie miał tutaj międzyłańcuchową interoperacyjność. Bank Centralny Anglii proponuje ujemne stopy procentowe, czyli co tutaj będzie się działo w tym przypadku? No to jest pomysł pobierania opłat od ludzi za oszczędzanie pieniędzy. Jak podał Bloomberg, przytaczając protokół z posiedzenia, które odbyło się w czwartek, Banku Anglii jest ostatnim bankiem centralnym, który dyskutował o ujemnych stopach procentowych. No i nasz analityk Techniczny ton Weiss mówi o tym, że to jest super informacja dla bitcoina, no bo oczywiście nie sądzi, żeby ktokolwiek nam zapłacił za pożyczkę, ale pobieram opłatę za przechowywanie czy oszczędzanie pieniędzy w banku. Cóż więcej można zrobić dla bitcoina? Zauważa, i tutaj chyba się zgodzimy z tą sentencją. I jeżeli będzie trzeba płacić za oszczędzanie w Wielkiej Brytanii, to faktycznie i złoto, i srebro, i bitcoin. Na tym na pewno zyska. Koń Telegraf. W tym artykule zastanawiamy się, czy Uniswap jest zagrożony po krachu cenowym sushi i CRV w krwawej łaźni DIFA, jak tutaj zauważają. Czyli handlowcy Uniswap powinni postępować ostrożnie, ponieważ tokeny DIFA i tak jak CRV wykazały słabość od czasu. Fiaska sushi. Jeżeli chodzi o hypy, one przychodzą i odchodzą. Zyski przychodzą i tak samo odchodzą. Tak samo jest w przypadku części DeFi na rynku Kryptowalut. Zobaczmy, jak wygląda. W tym wypadku sushi słop na wykresie jest destrukcyjny i nieźwiedzi, ponieważ kluczowe poziomy wsparcia zostały utracone. Te 4 godzinny wykres na DAO też mówi, że no ten poziom wsparcia na poziomie 1.75 został pokonany. No i teraz pytanie, na które ten artykuł nie odpowiada, co się wydarzy z słopem? Czy będzie bardzo podobnie? Czy ten hype utrzyma się troszeczkę? Dłużej. Kapitalizacja rynkowa Tether po raz pierwszy przekroczyła 15 miliardów dolarów. Wydaje się, że wzrostem stablecoina stoi rosnące zainteresowanie DeFi, czyli za wzrostem stablecoina. Kwestie centralizacji trwająca walka prawna pomiędzy prokuratorem generalnym z Nowego Jorku a Tetherem stanowią zagrożenie dla rozszerzającej się niszy. DeFi. Do tej prokuratury zaraz sobie przejdziemy, bo tam mamy wiadomości co się wydarzyło na tej wideokonferencji, ale jeżeli chodzi o obecnie o no to ta integracja wiodącego z tego kojona z protokołami DeFi, takie jak Awe, Compound, Solana, wydaje się być też istotnym motorem wzrostu na tej właśnie kapitalizacji. Jednak niektórzy obserwatorzy branży kryptowalut są zaniepokojeni rosnącym znaczeniem Tether w DeFi. Tether niedawno zademonstrował swoją kontrolę USDT po przypadkowym transferze 1 miliona swoich tokenów powiązanych z dolarem. No to już, już czytaliśmy. No i potem mamy ten artykuł od Caspiancy, którego mieliśmy parę dni temu też, że no po prostu jest tam ta, ten zgrzyt prawny w Nowym Jorku. Przenieśmy się do tej sprawy. Mamy na razie jeden artykuł z Koindezka, co się wydarzyło w czwartek. Bitfinex i Tether muszą przekazać dokumenty opisujące ich relacje finansowe i historię nowojorskiemu prokuratorowi generalnemu. Sędzia Sądu Najwyższego Nowego Jorku ponownie orzekł w czwartek. Nie ma sztywnego terminu, w którym Bitfinex i Tether będą musiały przedstawić te dokumenty, pozostawiając tę decyzję specjalnemu sędziemu, ale powiedział, że trzeba będzie ustalić termin. Także ten termin się pojawi, na razie on jest nieobecny. No i dalej jest blokada funduszy, pożyczanie dla Bitfinexu o kolejne 90 dni. Prawnik reprezentujący Bitfinex w toczącej się sprawie przeciwko Nowojorskiemu Prokuratorowi Generalnemu powiedział, że powinniśmy. Mieć możliwość wycofania tej sprawy, to po pierwsze. Po drugie, że dosłownie jest niemożliwe spełnienie wszystkich wymagań dotyczących dokumentów, ponieważ biuro nieak zażądało wszystkich dokumentów związanych z TTerem i wszystkie nie będą możliwe do przeglądnięcia. Druga strona NATO odpowiedziała, że nie szukają wszystkich dokumentów dotyczących Tetera, mówiąc, że departament specjalnie zażądał informacji o zamówieniu i handlu, dokumentów potwierdzających zakupy, zeznaniach podatkowych i wyciągach z rachunków bankowych, co nazywał podstawowymi dokumentami biznesowymi. Jeśli są dokumenty, które nie istnieją, lub systemy, które nie są już konserwowane, Bitfinex powinien nam o tym powiedzieć. Prokurator w tej sprawie. Nie wie, nie dostał wyjaśnienia jeszcze, co się stało z pierwszym 6 milionowym transferem pożyczonym dla Bitfinexa. Chodzi o 600 milionów, tak? I zalecał utrzymanie nakazu przynajmniej do czasu udostępnienia większej ilości informacji. Jeżeli chodzi o to, co prokurator tutaj chce, też dokąd trafiły fundusze, czy którykolwiek z nich trafił do kadry kierowniczej firmy i dlaczego konieczne były transfery z TETER do Bitfinexa. Castaglione powiedział również, że utrzymanie zakazu nie powinno zaszkodzić finansowo Bitfinexu, czyli to. Ten nakaz zostanie nadal utrzymany. Na to obrona Bitfinex zauważa, że rynek okazał zaufanie do Bitfinex Tether, czego dowodem jest fakt, że od czwartku w obiegu znajduje się 15 miliardów dolarów. Nikt nie jest zagrożony, nie ma żadnych zarzutów, że ktoś próbował odkupić i mieć jakiekolwiek problemy. Nie ma żadnego ryzyka, nie ma żadnego też, można powiedzieć, ryzyka, które mogło istnieć 17 miesięcy temu. Dlaczego? Dlaczego tutaj się w ogóle spotykamy? Także jeszcze ta saga będzie trwać. Daily Hodl, Mamy portfel, który nagle otrzymuje 195 milionów dolarów w Bitcoinie. Oto skąd pochodzi. A więc OKEX, giełda kryptowalut z siedzibą na Malcie, wyrzuciła cztery transakcje, 3 transakcje po 5000 Bitcoinów i jedną transakcję na 3 tysiące. No i teraz widzimy, że ten portfel jest już obecnie na 38 miejscu pod względem największego adresa Bitcoina na, na świecie, czyli na 38 po prostu miejscu. I co to może oznaczać? Transfery mogą oznaczać dużą instytucję lub kupującego przenoszącego aktywa z giełdy. Może to być również sam który przekazuje fundusze w imieniu swoich klientów. Chociaż Whale Alert ma na celu odfiltrowanie takich transakcji. Firma Glassnode zajmująca się analizą kryptowalut informuje, że liczba pomylujących z saldem przekraczającym 1000 bitcoinów nadal rośnie. Tutaj się dowiadujemy pomimo nierównego miesiąca dla bitcoinów. No jeżeli jeszcze raz przeniesiemy się do milionerów i będziecie mieć pytanie, nie wiem do czego gadam o tych milionerach, ale największy adres na świecie. Jaki jest zimny portfel dla giełdy kryptowalut? Dzisiaj to jest Chłobi, Zawiera 227 502 bitcoiny o prawie wartości 2,5 miliarda dolarów. Oprócz Jen Finance, Ambe Crypto informuje nas o tym, że Loopring, też zostaje dodany do zwykłego Coinbase'a. Przejdźmy do polskich youtuberów. Zaraz poczytamy sobie komentarze, bo niektórzy z was dostali Uniswapy. Także też zarobione. A więc Mike Satoshi, dwa odcinki wczoraj, listy do M, Mike Satoshi odpowiada na komentarze i maile widzów. Uniswap daje ponad 1200 dolarów. Rynek Tether przekroczył 15 miliardów, a we to śpiący Gigant. Encyklopedia kryptowalut. Darmowe 1500 dolarów w tokenach od Uniswap. Jak je odebrać? Tu się dowiecie od Kamila. FX Max czy ETP to produkt dla każdego. Jak kupić ETP w Polsce? Raport, Które kryptowaluty warto kupić? Bitcoin, Ethereum czy Altcoin, DeFi? Krypto Kamikaze. Dostałeś 1600 dolarów za darmo od Uniswap, a może czeka na Ciebie. No. Tutaj się różnią te liczby, bo CryptoKamikaze ma 1600, Mike ma 1200. Wszystko było zależne od tego, w którym momencie sprzedaliście i na jakiej giełdzie. Nawet tutaj CryptoKamikaze chyba na Twitchie napisał, żeby lepiej na giełdzie sprzedawać niż na e, gdzieś tam Uniswapie, bo o wiele, o wiele taniej. O ile już mamy je na giełdzie. Fil konieczny, wiadomości ze świata kryptowalut. Tutaj mamy 18 września 2020 roku. I na koniec mamy Peter Brand, który atakuje Ripple na BitHubie. E, Uniswap. Czy dalej jest hype? Monero powinni nas studiować, a nie niszczyć. I na samym końcu przejdźmy do komentarzy. S-Liga, dobra robota, dzięki. Lubię oglądać Twoje raporty. Również dziękuję. O, Paweł Gaweł, dzięki Feniu dzisiaj razy 4, bo 400 unii na koncie. Ja napisałem, taki to pożyję. Nie pokusiło Cię sprzedać przy 5, bo była taka cena na Kokonie. Bitcoin Phoenix odebrałem godzinę temu, 200 sprzedane do Ethereum, wartość 581 dolarów. 200 na razie zostawiłem. Myślę teraz, co dalej z tym zrobić. Cena około 2,90 na Binance. No dobrze zrobiłeś, bo już chyba było 3,70. Także zdrowe podejście. Połowę sprzedał, połowę zostawił. I tak za free, i tak za free. W razie czego ma te 500 dolarów. Super, Paweł. I gratuluję. A Rafał, jeżeli chodzi o Roberta, pewnie Kiosaki, to on jednak podaje przykłady z własnego doświadczenia, które po prostu. Nie było. A to już oszukiwanie czytelników, a więc nigdy nie brałbym jego słów jako poradę. Zresztą można prześledzić jego dokonania i zobaczyć, z jaki z niego wielki inwestor. Aha, czyli inwestor książkowy, tak? <grym> Rafał, ciekawe to, o czym mówisz. Musiałbym tutaj właśnie sprawdzić to od tej strony, ale dzięki. Ripin, jak patrzę na te całe srifi, to tracę wiarę. <grym> Podobnie się czuję. Podobnie się czuję, jeżeli chodzi o... Ale niektórzy mówią, trzeba łapać trend, tak? Wolę bitcoin i te główne projekty, albo te, które coś wnoszą, chociaż Uniswap, zobaczymy, jak sobie teraz poradzi z tym tokenem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w kolejnych dniach. Dobra, życzę Wam wspaniałego dnia. Zobaczcie, jak krótko dzisiaj. Nie było tych wiadomości dużo. Czwartek na piątek jest mniej, a w piątek jest jeszcze mniej na sobotę. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. O 19 widzimy się na Bithubie. No i życzę Wam wspaniałego dnia. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.